Więc przystępujemy do głosowania. Żeby teraz nie było presji, lista będzie czytana od końca. Więc kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Proszę. Wersji ostatniej. Prostej, tak, no już wiadomo o co chodzi. Więc proszę tak, pani Maria Zadora. To myślę, że to żart, bo jest napisane imiennie, w kolejności imiennej. No w kolejności imiennej, no to tylko żeśmy przegłosowali. Odwrotna kolejność. No. Więc proszę bardzo. To będzie nieważna? Nie, będzie ważna. Pani Maria Zadora. Przeciw. Pani Wysogląda Neta. Za. Wąsik Jan. Za. Pani Karzyn-Wika. Pan Paweł Stopa. Za. Pani Potoczna Maria. Pan Robert Malik. Za. Pan Krasa Paweł. Za. Pan Korzeniowski Tomasz. Przeciw. Pani Kaczyńska Zofia. Przeciw. Pan Jeziorski Adam. Za. Pan Stanisław Jesiński. Za. Pan Janas Paweł. Wstrzymuje się. Pan Otto Gurde. Przeciw. Fila Ludwik. Przeciw. Pan Ficek Szymon. Wstrzymuje się. Pan Polewka Józef. Przeciw. Pani Brańka Małgorzata. Pan Bąk Tomasz. Za. I pani Dorota Balak. Za. Nie ta nominować. Kaj pan na dziś szczerze. Za. Przepraszam bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć. Dziesięć za. 11, 9, przeciw, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dwóch wstrzymujących. Że Rada Miejska 10 głosami za, 9 sprzeciw, 2 wstrzymującymi się podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.